Pokój dobry, witajcie. Tak, słuchajcie, dzisiaj dużo się mówi o spełnianiu, nie? To każdy ma prawo do spełniania swoich marzeń, mamy prawo do samorealizacji, do spełnienia się, do spełniania swoich oczekiwań. To jest takie bardzo, bardzo popularne, prawda? Chociaż z takiego chrześcijańskiego punktu widzenia, kiedy patrzymy na Jezusa, który spełnił się i wykonał wszystko, co było jego misją, no to tak może troszeczkę dreszcz przejść po plecach, bo Jezus to spełniło się, czy wykonało się, mówi na drzewie krzyża. Mówi na drzewie krzyża. W Ewangelii Świętego Jana czytamy takie słowa: ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. W ten sposób spełnił się Jezus Chrystus, oddając za nas swoje życie. Spełnić się w miłości, spełnić się w byciu dla, spełnić się w realizacji woli Bożej względem mojej osoby. Bo Jezus mówi o sobie: moim pokarmem jest spełnić wolę Ojca, Ojca mojego. Ojcze, jeśli możliwe, niech mnie ominie ten kielich, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Jak się powinni spełniać chrześcijanie? Jak powinni zrealizować swoje życie? Pewno nie podam tutaj jakiejś gotowej recepty. Na pewno wzorem jest dla nas Jezus Chrystus. Przykładem są nasi święci patronowie. A dzisiaj taka krótka medytacja właśnie o spełnieniu. O spełnieniu, medytacja, którą znalazłem w książce Wieczory z Panem Bogiem. Posłuchajcie proszę. Spełnienie to coś takiego, o czym marzy każdy człowiek. W najprostszym tłumaczeniu słowo to oznacza bycie w pełni zadowolonym, doznawanie poczucia całkowitego wypełnienia swego życiowego zadania. Jeśli brak ci takiego poczucia pod koniec dnia, to zapytaj samego siebie, czy uczyniłem wszystko, co powinienem był zrobić. Poddaj krytyce wyznawane wartości, priorytety i cele. Kiedy odróżnisz dziedziny, w których poniosłeś porażkę, doznałeś upadku, poproś Pana Boga, by pomógł Ci przezwyciężyć słabości i osiągnąć dobro, wyprostować Twoje priorytety i cele oraz udoskonalić hierarchię wartości. Brak poczucia spełnienia to nie wina okoliczności czy zachowania innej osoby. Jest to kwestia utrzymywania harmonii pomiędzy Twoim życiem wewnętrznym i zewnętrznym postępowaniem w świecie zgodnie z tym, co wyznajesz słowami i w co wierzysz sercem. Dla Roberta Louisa Stevensona taka oto była definicja udanego życia. Człowiekiem, który wiódł udane życie, możemy nazwać takiego kogoś, kto żył dobrze, często się śmiał i mocno kochał. Kto zyskał szacunek człowieka mądrego i miłość dzieci. Kto wypełnił swą pustkę i wykonał zadanie. Kto pozostawił świat lepszym, niż go zastał. Czy to dzięki ulepszeniu jakiegoś drobiazgu, czy też dzięki wspaniałemu wierszowi, albo jednej ocalonej duszy. Ten, kto zawsze doceniał piękno ziemi i potrafił się nim cieszyć. Kto poszukiwał dobra w innych ludziach i dzielił się wszystkim, cokolwiek dobrego posiadał sam w sobie. Piękna definicja człowieka spełnionego. Czy i ty masz definicję powodzenia, którą można by zmierzyć twój własny poziom spełnienia? Wciąż jeszcze jest czas na to, by zaliczyć dzisiejszy dzień do udanych. Pomyśl przez chwilę nad swoimi dążeniami, priorytetami, wartościami. Poproś Pana Boga, by pokazał Ci miejsca, które wymagają korekty. Gdy przemyślisz raz jeszcze te istotne kwestie, zrozumiesz, że prawdziwe spełnienie pochodzi najzwyczajniej z poznania Boga i posłuszeństwa Jemu. I takiego spełnienia życzę. Spełnienia, które będzie wynikało z poznania Boga, z poznania Jego woli, z poznania Jego pragnień wobec nas. No i oczywiście będzie to związane z posłuszeństwem Bogu. Tego Wam i sobie z całego serca życzę. Cały czas odkrywajmy wolę Pana Boga.
Szukajmy tej woli Pana Boga, no i ją w swoim życiu realizujmy. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Spokojnej nocy życzę.